W związku z tym, że odnośnie tej konferencji dowiedziałam się, że mamy różną tematykę i tak naprawdę część z Państwa miała być betonowa, konstrukcyjna, część z Państwa jest rolnikami, czy jakoś tam ma coś wspólnego z tym przemysłem, czy z lasami, jak koleżanka moja mnie postanowiłam troszeczkę popularnie naukowo podejść do tej prezentacji i zaprezentować Wam, co to w ogóle jest zbrojenie, po co ono jest, jakie mamy alternatywy. W związku z tym w pierwszej kolejności musimy sobie zacząć od tego, co to jest i po co jest zbrojenie w konstrukcjach betonowych, żelbetowych. Na pewno nieraz widzieliśmy ogromne budowy osiedli, czy budowaliśmy swój własny dom i taki zwykły beton nie był wykorzystywany, też mieliśmy całą siatkę zbrojenia z głównie salowego. Więc musimy sobie zdawać z tego sprawę, że pierwszą właściwość betonu, którą mamy, jest to właściwość wysoka wytrzymałość na ściskanie. Czyli generalnie, jak tak wyobrażając sobie naszą konstrukcję, mamy super wytrzymały beton, który jest w stanie przynosić, ale tylko wyłącznie na ściskanie, ogromne naprężenie. Tak naprawdę wszystko, co byśmy chcieli postawić, to tam by na tej kostce betonowej pod względem ściskania stało. Natomiast mamy jeden ogromny minus, który przekreśla beton w bardzo wielu aspektach, jest to niska wytrzymałość na rozciąganie. Taki parametr, który nam mówi, że jeżeli chcemy jakiś materiał rozciągnąć, no to niestety na pewnym momencie się zerwie. I ten parametr, niska wytrzymałość na rozciąganie, podda się jakby destrukcji w bardzo niewielkich naprężeniach i przekreśla wykorzystanie samego betonu do budowy nawet najmniejszego domku, czy nawet zwykłej jakiejś szopki w ogrodzie. Gdybyśmy nie wpadli w pewnym momencie na pomysł coś tam poprawienia w naszej konstrukcji, nie bylibyśmy w stanie zbudować nawet tego hotelu, czy jakiegokolwiek mieszkania, czy domu. W związku z tym, w pewnym momencie udało się odkryć, jako czysty przypadek, że dodawanie innego materiału, który jest bardzo dobry na wytrzymałość, na rozciąganie, nagle poprawi nam właściwości i stworzy pewien rodzaj kompozytu. Kompozytu, który będzie świetny, jak wytrzymałość betonu na ściskanie, ale również bardzo dobry w wytrzymałości na rozciąganie. I takim też materiałem jest właśnie zbrojenie stalowe. I tutaj zastępuje i poprawia, polepsza nam nasze właśnie parametry wytrzymałościowe betonu i pozwala na stworzenie konstrukcji o ogromnych wytrzymałościach i ogromnym potencjale. Tak? Tej sali tak naprawdę dodajemy do konstrukcji bardzo niewiele, bo w porównaniu do objętości betonu dodajemy jej 2-3%, ale gdyby nie to, to nie byłoby nic możliwe. Więc tak naprawdę można powiedzieć, że mamy idealną parę małżeńską, stalu betonowi i beton stal. Czyli mamy konstrukcję, gdzie naprężenia rozciągające są przyjmowane przez stal o fantastycznych parametrach wytrzymałościowych na rozciąganie i zapewniają nam zarysowanie, ograniczają nam ugięcia w konstrukcjach żelbetowych, czyli po prostu czujemy się komfortowo i bezpiecznie w tej konstrukcji. Żeby to bardziej naucznie zrozumieć, pokażę Wam dwa filmy z laboratorium, jak zachowuje się właśnie beton bez tego zbrojenia, ale również ze zbrojeniem. Teraz spróbujemy włączyć. Mam nadzieję, że będzie widać. No nie będzie nic słychać, ale przynajmniej widać. Zobaczcie, to jest próbka betonowa podana siłownikiem na wytrzymałość. Na górze mamy ściskanie, nawet na dole mamy rozciąganie. I teraz, jeżeli naciskamy tę próbkę z coraz większą siłą, co się dzieje z zwykłą próbką betonową? Pęka. Pękanie jest bardzo kruche i nie jest ostrzegane żadnym wcześniejszym zarysowaniem. Więc po prostu, gdybyśmy siedzieli w takiej hali na przykład jak tutaj, to nagle stąd by spadł nam na głowę i tyle by z tego było.
Natomiast co się stanie, jeżeli dodamy do konstrukcji pręty stalowe? Tak, czyli to, co zbronienie, to jest typowe dla naszych konstrukcji. Dokładnie do tej samej próbki. Pręt stalowy, to, co jest najbardziej popularne. Niewielkie ilości, tylko dwa pręciki. Na całą wielkość betonu to jest naprawdę niewiele. I dokładnie te same badania przeprowadzimy, zwiększając cały czas siłę. Nagle okazuje się, że po pierwsze musimy włożyć coraz więcej sił w tą konstrukcję, a do tego jeszcze konstrukcja nas ostrzega rysami w strefie rozciąganej, że coś się złego dzieje i może zareagować. I dzięki temu takie zniszczenie nie jest nagłe i pozwala nam przenieść znacznie większe obciążenie. Więc widzimy, że para zbrojenie i beton jest parą tak naprawdę idealną, zwłaszcza patrząc z uwagi na beton, który właśnie dzięki stali poprawił znacznie swoje właściwości. Natomiast następną niezwykle ważną sprawą jest, że beton również nie jest bierny w tym związku, ale oddaje coś stali. Stal generalnie jest bardzo wrażliwa na korozję. Nieraz na pewno widzieliśmy pręty stalowe poczerwieniałe z zazdrości i niestety już nie zdatne do użytkowania, bo uległy korozji. Czy nieraz było też widać w konstrukcjach, nie wiem, załóżmy na przykład w moście, pod mostem, tak jak widzieliśmy, skorodowane pręty w zniszczonej konstrukcji. Dzięki temu, że mamy beton, beton chroni je przed korozją. Czyli po prostu beton stanowi taki płaszcz dla zbrojenia stalowego i mamy zapewnione pełne wytrzymałości zbrojenia, które dodaliśmy do naszej konstrukcji. Dodatkowo jeszcze oprócz tego, że mamy ochronę przedkorozyjną, niezwykle istotnym aspektem są aspekty przeciwpożarowe w naszych budynkach. Dlatego, że wiemy, że w każdym budynku może wystąpić pożar. I każdy budynek, zwłaszcza budynek użyteczności publicznej, ma mieć zapewnione bezpieczeństwo. Jeżeli byśmy przyjrzeli się konstrukcjom na przykład budynków wysokościowych, wieżowców, to wieżowiec nie może być zbudowany tylko i wyłącznie ze stali, z konstrukcji stalowej, pomimo tego, że wytrzymałość by nam na to pozwalała, dlatego że nie spełniałby wymogów przeciwpożarowych. W sytuacji pożaru w wysokim budynku, czy wieżowcu, czy jakimś usługowym budynku, gdyby wybuchł pożar, stal bardzo szybko uległaby płynięciu, czyli po prostu zaczęłaby się rozsadzać. Dzięki temu, że stosujemy ochronę betonem, taki budynek znacznie dłużej jest w stanie w sytuacji przeciwpożarowej wytrzymywać znacznie większą wytrzymałość ma, co się wiąże z tym, że po prostu mamy dłuższy czas na ucieczkę z takiego budynku. To jest nasze bezpieczeństwo. W związku z czym taka dosyć istotna właściwość, czyli ta ochrona betonu w naszej konstrukcji stali przez beton nazywa się otulina. Otulina zbrojenia jest to odległość od krawędzi betonu do najbliższego zbrojenia. I ona właśnie działa przeciwkorozyjnie i przeciwpożarowo. Niestety przez wiele lat używamy konstrukcji stalowych i wiemy konstrukcji żelbetowych i coraz więcej widzimy wad tego zastosowania. Coraz więcej widzimy sytuacji, kiedy korozja naszego zbrojenia nie pozwala na dalsze użytkowanie takiej konstrukcji. Coraz więcej widzimy uszkodzeń, jakiś pojazd zniknął, jakiś pożar, bo faktycznie konstrukcja się nie zniszczyła, no ale korozja jest, ktoś uderzył i tym podobne rzeczy. I mamy problemy. Coraz więcej pieniędzy musimy wydawać na naprawę takich konstrukcji z uwagi właśnie na korozję zbrojenia i mamy ogromne z tym problemy po pewnym czasie użytkowania konstrukcji żelbetowej. Dlatego też musimy znaleźć rozwiązanie, które jest niekorodujące. Czyli coś tak dobrego jak stal,
ale nie korodujące. I jak wiemy, przez wiele lat nie było takich możliwości, ale nagle, jeszcze tutaj tak, bieżące koszty naprawy i utrzymania infrastruktury na całym świecie żelbetowej jest to około 100 bilionów euro. Nie byłam w stanie nawet znaleźć w internecie zdjęcia, które pokazuje, ile to jest pieniędzy, ale to jest bardzo dużo. Więc rozwiązanie tego problemu, właściwie to nawet tyle, tak myślę, że to jest za mało, więc rozwiązanie tego problemu jest niezwykle istotne. Więc należy tutaj właśnie też zwrócić na liczne przypadki, które są, nie mogliśmy też na przykład zbudować mostu, wieżowca, wiaduktu, dlatego że na przykład nawet stal nie pozwalała nam, dzięki dobrym właściwościom, nie pozwalała nam uzyskać takiej rozpiętości przestrzeni. Czy coraz to nowsze wizje architektoniczne, które chcą, żeby między na przykład w takiej sali nie było tych słupów, ale przy wykorzystaniu tradycyjnej sali nie mamy takich możliwości, dlatego że możliwości sali też są ograniczone. Czy na przykład sala jest bardzo ciężka i dzięki temu, znaczy dzięki przez to, że stosujemy konstrukcję ze zbrojeniem salowym, ciężar własnej konstrukcji jest tak duży, że nie jesteśmy w stanie zaprojektować tego budynku, bo jest to po prostu nieopłacalne. Nie mamy takich możliwości, nie kalkuluje nam się to zupełnie. Więc tak naprawdę powiem szczerze, że oszczędności szukamy, jak tutaj panowie wyciskają tubkę do pasą do zębów, tak? Ostatnie krople i szukamy, gdzie tylko można odchudzić konstrukcję, żeby to tylko takie były możliwości. Podobnie jak zauważymy, konserwacja materiałów jest często po prostu niemożliwa lub w zupełności nieopłacalna i często musimy zniszczyć jakąś konstrukcję, dlatego że nie jesteśmy w stanie jej naprawić. Te uszkodzenia są tak głębokie, że nie jesteśmy już naprawić tej konstrukcji i musimy tą konstrukcję po prostu zniszczyć. Mówimy też tutaj o wszelkiego rodzaju uszkodzeniach konstrukcji, terminali, czy na przykład nawierzchni lotnisk betonowych, gdzie też mamy ogromne problemy z defektami w konstrukcjach, zarysowaniem konstrukcji. Taka konstrukcja jest w pełni, wymaga wymiany, tak jak słyszeliśmy na pewno kilkanaście lat temu o zmianie nawierzchni pasa lotniczego w Modlinie, który był tam chyba tylko 2 czy 3 lata użytkowany, nawet nie krócej, tak? I takiej konstrukcji nie jesteśmy w stanie w żaden sposób naprawić. I musimy czekać, musimy tutaj kombinować. Drugim jeszcze bardzo ważnym aspektem, który dotknął zwłaszcza tutaj nas ścianę wschodnią, ale generalnie wszystkich w Polsce, jest fakt tego, że po wybuchu wojny w Ukrainie, najbardziej to było widoczne, cena stali poszybowała w górę ogromnie. To się zajmuje trochę budownictwem, wie jaka była sytuacja, tak? Stali nie było w hutach praktycznie w ogóle, a jeżeli była, to cena stali była 5-krotnie wyższa. Mając budżet jakiejś budowy, nie byliśmy w stanie wykonać na przykład jakiegoś budynku. Stąd też niektóre budynki nie zostały dokończone, lub budżet był bardzo przekroczony, lub budowy były zatrzymane, a jeżeli ktoś już miał pieniądze, to kupował stal gdziekolwiek, cokolwiek, jakąkolwiek, tylko żeby mieć, a kolejki były horrendalne w tym przypadku. W związku z tym była taka sytuacja, tak, tutaj małym żarcikiem, że ludzie kupują wodę, ryż, kaszę, papier, ale były też osoby, które kupują amunicję, żeby mieć wszystko resztę. I kosili to, windowali tą cenę do góry sali i to było ogromnym problemem. W związku z tym mówimy sobie tutaj stop, wymyślmy coś innego i zaproponujmy w końcu sytuację i alternatywę do zbrojenia stalowego. W związku z tym pierwszym pomysłem, jako projektant konstrukcji żelbetowych miałam też dosyć nieprzyjemne sytuacje, że projektując typowe zbrojenia w budynkach użyteczności publicznej, inwestorzy wymagali ode mnie odchudzania konstrukcji na granicy już użytkowalności.
inwestor był w stanie zgodzić się na ogromne ujęcie w swojej konstrukcji, w warunkach dopuszczalnych oczywiście, bo mamy te warunki dopuszczalne, ale zakładając, że na przykład nie jest w stanie, patrząc na obciążenia, większy pan z większą panią położyć się do tego samego łóżka. Takie sytuacje były kuriozalne i niedopuszczalne w sytuacji bezpieczeństwa naszych konstrukcji i było to nieprzyjemne ani na budowie, ani dla nas, jako dla projektantów. I też w tym czasie, niestety, ale z uwagi na odchudzanie i brak dostępności sali, było niezwykle wiele awarii konstrukcji żelbetowych na placach budowy. I teraz tutaj w końcu dochodzę do tego, co jest naszym clue, czyli mamy zbrojenie FRP, zbrojenie alternatywne. Są to wyjątkowe w swoim rodzaju pręty wykonane w zupełności z żywicy i zbrojenia szklanego, robienia szklanego lub bazaltowego. Ja tutaj takie próbki też przywiozłam, więc puszczam obiegiem. Proszę. Białe jest to zbrojenie szklane, czarne jest to zbrojenie bazaltowe lub węglowe, w tym przypadku jest to zbrojenie bazaltowe i jest to zbrojenie w pełni niemetaliczne. W 100% niemetaliczne, w 100% zbrojenie, które jest odporne na korozję. Takiego zbrojenia mamy kilkanaście rodzajów. Nazywa się FRP, dlatego że jest to Fiber Reinforcement Polymer w języku angielskim. Jest ono już odnalezione od 1990 roku, natomiast bardzo stosowane w bardzo niewielu konstrukcjach, głównie oczywiście jest to Japonia, Stany Zjednoczone, Europa Zachodnia. Jest to związane z tym, że praktycznie nie ma tego projektować. Nie jest to powszechnie jeszcze dostępne i z tego czasu też było niezwykle drogie. Natomiast z tej grupy mamy też materiały właśnie nie tylko jako zbrojenie prętowe, ale również jako swego rodzaju taśmę do zbrojenia, do wykonywania wzmocnień w naszej konstrukcji. Z czego wykonywane są pręty niemetaliczne? Pręty niemetaliczne wykonywane są ciągłym włókien, zwanych rowingiem szklanym, węglowym, bazaltowym lub aramidowym, przeróżne możliwości, które są łączone ze sobą za pomocą żywic epoksydowych. Tutaj chciałabym przedstawić firmę polską, która pokazuje filmik, jak produkuje się też takie włókna. Jest to tak zwana metoda poltruzji, czyli ciągnięcia. Czyli takie właśnie włókna szklane na przykład są najpierw łączone w pary i ciągnięte. I w pewnym momencie są zatapiane w żywicy i formowane jako pręt. Następnie poprzez obróbkę termiczną, wytrzymałościową, rozciąganie i tym podobne zabiegi wykonywane jest i poddawane są tej obróbce, żeby były coraz większej wytrzymałości i dobrych parametrów, ale mniej więcej metoda jest dosyć prosta. Tutaj jeszcze jedną taką uwagą jest na waszym rejonie jest firma, z którą mocno współpracuję, Bascoglas. Pochodzi z Lubina, które produkuje właśnie te pręty, więc jak najbardziej polecam, zalecam wykorzystanie swojego potencjału rynkowego. Co nam daje zbrojenie bazaltowe? Tutaj od razu się nasuwa pytanie. Po pierwsze, zbrojenie bazaltowe lub szklane ma wytrzymałość znacznie wyższą niż zbrojenie stalowe. Wytrzymałość samego rowingu bazaltowego lub szklanego jest to 6000 MPa. Węglowy największy ma. Natomiast, żeby porównać, wytrzymałość sali jest to 500 MPa. To jest 500 do 6000. Dodatkowo jeszcze takie pręty kompozytowe charakteryzują się niskimi wartościami odkształceń granicznych,
możliwością wykonywania właśnie wzmocnień o wysokiej wartości modułu Yanga mają znakomitą odporność na wpływy dynamiczne, procesy zmęczeniowe, mają świetną odporność na czynniki korozyjne i bardzo, bardzo niski ciężar własny, co nam odchudza naszą konstrukcję. Dodatkowo jeszcze mają łatwość kształtowania. Możemy tak naprawdę śmiechem, żartem takie pręty wyprodukować sobie w domu, jeżeli mamy żywicę i rowin bazatowy na jakiejś formie. Możemy wykonywać siatki, taśmy, to nie muszą być pręty, mogą być maty. Mamy nielimitowaną długość materiału, możemy je zwijać normalnie w szkule. Nie ma tutaj problemów z transportem, tak jak w przypadku prętów stalowych, że nie możemy zrobić dłuższych niż 12 metrów. Mamy niewiarygodną łatwość montażu, dlatego że one są lekkie, pracownik może szybko przenieść na odpowiednie miejsce te pręty. I możemy je pokrywać, doklejać tak naprawdę do tych prętów różne jakieś jeszcze posypki czy środki malarskie, które poprawią pewne właściwości, na przykład przyczepności prętów do stali. W związku z tym te wszystkie główne materiałami, które są stosowane do prętów kompozytowych, jest to włókno szklane, włókno węglowe, włókno aramidowe i ostatnio stosowane włókno bazetowe. Żeby zrozumieć właściwości tych włókien, przedstawiam tutaj tabelę i zobaczymy, i możemy przyjrzeć się tutaj wytrzymałość na rozciąganiu właśnie. W pierwszej kolejności włókno szklane jest najsłabsze, następnie aramidowe, później włókno bazaltowe i włókno węglowe. Te właściwości, tak jak mówiłam, dochodzą nawet do 6000 MPa. Ale żeby też zrozumieć ideę zwolnienia kompozytowego, to jest samo włókienko, które jest w naszym pręcie. Tak jak powiedziałam, włókna są złożone z matrycy jeszcze żywicznej. Oznacza to, że pomimo tego, że na wykresie widzimy, te włókna mają fantastyczne wytrzymałości, to generalnie rzecz biorąc, sam pręt nie ma już tak dobrych właściwości, dlatego że on jest połączeniem tych dwóch składników. Natomiast połączenie już tych dwóch składników i tak sprawia, że wytrzymałość takiego samego pręta ma od 1000 do 2000 MPa, czyli nadal mamy 3-4-krotnie wyższą wytrzymałość zbrojenia szklanego i kompozytowego generalnie od prętów stalowych. Natomiast odmienna charakterystyka pracy takiego prętu, już nie wchodząc tak bardzo mocno w mechanikę konstrukcji, sprawia to, że nie możemy stosować typowych przepisów Polski do projektowania konstrukcji żelbetowych. Możemy sięgać z doświadczenia badań naukowców oraz możemy też stosować o pewne wytyczne, które są zawarte w normach amerykańskich, natomiast nie ma takiej normy, która by pozwalała konstruktorom polskim spokojnie tutaj wprowadzić to na rynek i projektować po prostu na rynku Polski. Jakie mamy przykłady zastosowań takich konstrukcji? Żeby tutaj nie czytać tego po kolei, pokażę zdjęcia. Wszelkiego rodzaju właśnie wiadukty, siatki w terminalach, tunele, mosty, czy hale, terminale przyładunkowe, słupy, płyty fundamentowe i tym podobne elementy spokojnie mogą być stosowane, w tych elementach mogą być spokojnie stosowane zbrojenia kompozytowe. Następnie mamy jeszcze jeden dział kompozytowy, są to taśmy. Tak jak powiedziałam, przy metodzie wykonywania możemy uformować dowolny kształt. Nie musi być to pręt okrągły, tak jak mamy tutaj, może być to taśma. Taśma w głównej mierze jest to taśma wykonana z włókien węglowych. Ona jest dosyć wielka, bo jest dosyć cienka. Natomiast charakterystyczne taśmy mamy przedstawione tutaj, czy to mogą być przeplatane, zaplatane krzyżowo, w jednym kierunku, w dwóch kierunkach, przy różnych konfiguracjach. Te taśmy w głównej mierze stanowią wzmocnienie konstrukcji, czyli generalnie, przebiegając tak
to co mówię, generalnie tutaj możemy takie taśmy stosować do wzmocnienia konstrukcji, które widzimy, że mają problemy już z użytkowaniem. Czyli generalnie uległy pewnego rodzaju zarysowaniom, ugięciom lub tym podobnym rzeczom. Głównie to się dzieje w wiaduktach lub mostach, bo one są bardzo długo użytkowane i nikogo po prostu nie stać na to, żeby wyburzać taki most, tylko raczej się go naprawia. Są to taśmy właśnie przyklejane od spodu w odpowiednich miejscach, gdzie występują właśnie te największe naprężenia rozciągające i wzmacniają dzięki temu naszą konstrukcję. Może to być żelbetowa, może być to stalowa, może być to drewniana. Możliwości mamy naprawdę ogromnie dużo. Może być też wzmocnienie ścian, jeżeli widzimy stare, zabytkowe konstrukcje, których nie chcemy burzyć lub nie możemy, bo na to nie zgadza się też konserwator, ale chcielibyśmy jakoś je wykorzystać. Możemy też dzięki takim taśmom właśnie węglowym wzmocnić konstrukcję i doprowadzić do możliwości wykorzystywania konstrukcji zabytkowych, budynków zabytkowych. Jeszcze jeden mamy rodzaj zbrojenia. Już ostatni, jest to zbrojenie rozproszone. Dlatego, że nie tylko możemy wzmacniać lub zasypować zbrojenie stalowe, ale możemy pomóc betonowi zyskać lepsze właściwości na rozciąganie poprzez dodawanie niewielkich pręcików lub włókienek do naszego betonu, do całej mieszanki, tak jak tutaj przedstawiono na rysunku. Taki typ zbrojenia nazywa się zbrojeniem włókno-betonowym i one są rozprzestrzenione równomiernie w całej objętości betonu. Jaka jest rola takich włókien? Rola takich włókien jest właśnie przenoszenie naprężeń rozciągających i ona zależy tak naprawdę od tego, jaki mamy kształt włókien, jaką długość, jakiego materiału są wykonane. Stąd też przedstawię Państwu, jakie są mamy włókna stosowane do betonu. Mogą być to włókna syntetyczne, stalowe, mieszane, mogą być to włókna bazaltowe, węglowe, szklane, naturalne. Ostatnio byłam na konferencji, gdzie Pan z ciepłych krajów dodawał zmielonego kokosa, palmy lub tym podobne rzeczy, bambusy, juty i tak naprawdę każdy śmieć dodamy do betonu i coś tam poprawimy. Natomiast jakie mamy właściwości i parametry takich włókien? W głównej mierze włókna syntetyczne są niewielkich parametrów wytrzymałościowych. Znacznie lepsze są włókna szklane, włókna aramidowe, bazaltowe oraz węglowe. Natomiast włókna węglowe są niezwykle drogie, więc w ogóle są nieopłacalne w stosowaniu. Najczęściej stosowane są włókna syntetyczne, szklane oraz coraz częściej włókna bazaltowe. W zależności od tego, jak te włókna są rozmieszczone w naszej mieszance, w taki też sposób one będą działały. Im bardziej będą nakierowane na naprężenia rozciągające, tym lepsze będziemy mieli parametry wytrzymałościowe. Co zyskamy dzięki temu, że zastosujemy włókna mieszance betonowe? Po pierwsze, zyskujemy zwiększenie wytrzymałości na rozciąganie, ściskanie, zginanie oraz skręcanie. Zyskujemy ograniczenie mikrostępień lub rys generalnie w naszej konstrukcji. Zyskujemy ograniczenie rozszerzania się pęknięć już pod wpływem obciążeń. Zyskujemy zmniejszenie się koncentracji naprężeń oraz zyskujemy współpracę przy przenoszeniu naprężeń dla klasycznego zbrojenia prętowego. W dużej mierze też te włókna poprawiają nam parametry przeciwpożarowe naszych konstrukcji. Bardzo często stosowane są w konstrukcjach płytowych, posadzkach, tunelach, wszelkiego rodzaju zbiornikach, płytach elewacyjnych, fundamentach, betonie natryskowym. Jak widzimy tutaj, wszystkie linie metra w Warszawie zostały wykonane z betonu właśnie z dodatkiem włókien. Możemy stosować również w
do betonów architektonicznych, na elewacjach i tym podobnych elementach. Teraz to było mniej więcej krótkie wprowadzenie do tego, co mamy dostępnego. Natomiast to, czym zajmujemy się u nas w katedrze i jakie badania ja prowadzę, to są właśnie badania na włókien. Bardzo tutaj, może nie bardzo naukowo, tylko tak mniej więcej, żeby nakreślić. Prowadzę właśnie badania betonów z różnego rodzaju włóknami, szklanymi, syntetycznymi, węglowymi, pochodzącymi z zmielonych turbin wiatrowych, węglowe, bazaltowe, które są dostępne na rynku. We wszystkich przypadkach odnotowałam właśnie zwiększenie wytrzymałości na rozciąganie i stąd też dzięki współpracy z firmami produkującymi te włókna i przy uzyskaniu innowacyjnych tutaj produktów mogliśmy wprowadzić nowe rozwiązania włókien, które są opatentowane i stosowane w posadzkach przemysłowych. Dodatkowym jeszcze takim ciekawym badaniem, które prowadzimy, jest to niezwykle ważne badanie i bez tego badania nie jest w stanie żaden producent zaprojektować jakiejkolwiek posadzki lub konstrukcji z włóknami. Jest to badanie wytrzymałości na rozciąganie, resztkowej wytrzymałości na rozciąganie i takie też badania prowadzimy na zlecenie właśnie firm produkujących włókna, określające parametry mechaniki właśnie pękania, czyli rozwoju takiej rysy naszych konstrukcji. Może nie będę tak bardzo naukowo, bo to wszystko przebiegnę. Następnym krokiem w naszych pracy naukowej jest badanie już gotowych konstrukcji elementów żelbetowych i zastanawiamy się, co może się wydarzyć w konstrukcji, jeżeli część zbrojenia stalowego czy kompozytowego zastąpimy właśnie takim zbrojeniem rozproszonym. Dlaczego chcemy to zrobić? Dlatego, że zbrojenie rozproszone znacznie łatwiej się wykonuje, w sensie dodaje się do betonu. Nie kosztuje to w ogóle czasu wykonywania przez pracownika tego całego szkieletu zbrojenia. Stąd też prowadziliśmy badania na dużych belkach 4,5-metrowych czy 4-metrowych, które wykazują jednoznacznie, że mamy taką możliwość stosowania właśnie betonu ze zbrojeniem włóknowym i wyjęcia części sali. Czyli generalnie dla przedsiębiorcy, prosto mówiąc, możecie zaoszczędzić pieniążki na zakup sali czy zbrojenia kompozytowego dzięki zastosowaniu takiego specjalnego betonu. Co wiąże się też z tym, że po prostu to jest belka po zniszczeniu. Belka nie ulega takiemu zniszczeniu, czyli po prostu się nie zarysuje aż tak mocno i dzięki temu będziemy po prostu czuli się bezpieczniej, a do tego mamy znacznie ekonomiczniejszą naszą konstrukcję. Kilka może ładnych takich zdjęć właśnie z badań, żebyście Państwo zobaczyli, jaka jest różnica między właśnie zbrojeniem, jak pęka taka rysa i jak powstają rysy w naszych konstrukcjach. To jest typowe pęknięcie dla betonu bez zbrojenia z włóknami. A dokładnie to samo, to muszę tak włączyć, gdy mamy zbrojenie już z włóknami. Czyli znacznie rysy są znacznie mniejsze, zupełnie inny charakter mają i jest to znacznie bezpieczniejsze dla konstrukcji. I ostatni, jeszcze tym bardziej widać różnicę. Podsumowując, mniej więcej zyskujemy znacznie mniejszą rysoodporność, ekonomiczniejszą konstrukcję, a dodatkowo jeszcze badania wykazują też, że mamy znacznie mniejsze ugięcie w konstrukcji. No, nie pomyślałam, by wstawić jeszcze nasze rozwiązania, natomiast jako katedra wykonujemy projekty budowlane takich też konstrukcji, dlatego że w Polsce, tak jak wspomniałam, nie mamy żadnych wytycznych do projektowania konstrukcji ze zbrojeniem kompozytowym i my jako naukowcy z doświadczenia naukowego i badawczego już wiemy, jak mamy to wykonywać. Stąd też
zaproponowaliśmy całe wytyczne do projektowania krok po kroku i wykonujemy też takie zamienne projekty zbrojenia ze stalowego na zbrojenie kompozytowe. Możemy się już pochwalić kilkoma inwestycjami, które zostały wykonane z takim też zbrojeniem. Zastrzegam też, że to jest bardzo ważne, że to nie jest jeden do jednego jak zbrojenie stalowe. Dlatego przestrzegam, zwłaszcza na etapie, kiedy właśnie stal była tak droga, nagle inwestorzy się obudzili i zaczęli się zastanawiać, jak to zrobić i może kupimy zbrojenie szklane. No niestety nie można tak zrobić. Jeden do jednego, jak mamy projekt na zbrojeniu stalowym, to nie możemy tego jeden do jednego wstawić w naszym projekcie. Więc generalnie zapraszam do współpracy, do możliwości zmiany zbrojenia w waszych konstrukcjach na zbrojenie znacznie ekonomiczniejsze, efektywniejsze i dziękuję bardzo za uwagę.